W tym filmie sprawdzimy, czy taki smartfon z wbudowaną kamerą termowizyjną nadaje się do warsztatu elektronika i serwisanta jako narzędzie do diagnostyki uszkodzeń elektroniki. Zapraszam na test Ulefon Armor 25T Pro. Telefon testowałem przez 2 tygodnie, dlatego wszystko jest już rozpakowane i tak prezentuje się całość zestawu. Oprócz oczywiście smartfona dostajemy w podstawowym komplecie szkło ochronne, zasilacz USB-C o maksymalnej mocy 33 W, typowo 30 W, czerwony kabel USB-C do ładowania i transmisji danych, tutaj są wszystkie folie z tego telefonu, które już wcześniej zerwałem, w tej czarnej kopercie mamy cały zestaw instrukcji i deklaracji w formie takich książeczek, a tutaj mamy narzędzie do wysuwania tacki karty SIM. Smartfon otrzymałem od producenta i na dzień dzisiejszy ceny wersji 5G oraz 4G prezentują się następująco, a linki do zakupu znajdziecie pod filmem. Tuż po wyjęciu go z pudełka zauważymy z pewnością, że smartfon jest ogromny i dość ciężki. Co ciekawe, jest to jeden z cieńszych i lżejszych modeli tego producenta, który ma nawet polską dystrybucję i serwis, chociaż u nas nie jest jeszcze oficjalnie dostępny do zakupu. Wymiary zewnętrzne to 177,5 mm wysokości na 81,5 mm szerokości, a jego grubość to 12,5 mm. Waga urządzenia 326 g z baterią również nie należy do piórkowej. Telefon aspiruje do miana wytrzymałego, co potwierdza certyfikat MIL STD 810H i wodo- oraz pyłoodpornego, o czym świadczy klasa IP68 łamane przez IP69K. Obudowa wykonana jest z różnych materiałów. Z tyłu mamy tworzywo o fakturze karbonu, na którym siedzi monumentalna wręcz wyspa, otoczona wysoką metalową ramką, która zachodzi z zapasem na szkło, chroniące aparaty i dwie diody lampy błyskowej oraz diody podczerwone. W centralnym punkcie umiejscowiona jest soczewka kamery termowizyjnej z własnym metalowym pierścieniem. Po bokach urządzenia producent zastosował aluminiowe listwy, a na górnej i dolnej części ramki wraz z narożnikami materiał gumowy. Od przodu krawędzie wystają ponad ekran, co dodatkowo chroni go przed porysowaniem przy położeniu na płasko. Sam ekran ma przekątną 6,78 cala i pokryty jest szkłem Gorilla Glass Victus. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 6300 wersja 5G, wspomagany GPU Mali G57 oraz 6 GB pamięci RAM. W pamięci wewnętrznej mamy 256 GB z możliwością rozbudowy o 2 TB dzięki miejscu na kartę pamięci microSD. Urządzenie pracuje na czystym Androidzie 4 bez zainstalowanego bloatware'u po wyjęciu z pudełka, za co spory plus. Tak wygląda wynik testu z benchmarka Antutu. Ja przez te 2 tygodnie testowania nie stwierdziłem żadnych problemów z płynnością działania. Telefon pracuje żwawo i bez zauważalnych przycięć. Przynajmniej na razie. Zaznaczam, że w gry nie gram i nie zamierzam ich w tym filmie testować. Akumulator litowo-polimerowy 6,5 Ah jest mocną stroną tego telefonu i w moim przypadku pozwala na około 2 dni niezbyt intensywnego użytkowania. Korzystanie z termowizji znacząco skraca czas pracy. Ładowanie do pełna trwa około 1,5 godziny, moc ładowania to 30 W i uważam, że dla dobra baterii więcej tutaj nie potrzeba. Ekran LCD IPS o rozdzielczości 1080x2408 pikseli zapewnia naprawdę przyzwoite kąty widzenia i jasność. Również widoczność w pełnym słońcu o dziwo nie stanowi większego problemu mimo podświetlania matrycy od spodu. Do dyspozycji mamy 3 tryby odświeżania 60, 90 i 120 Hz. Po wybraniu ostatniej opcji wyświetlacz zyskuje bardzo dużo na płynności, ale kosztem większego poboru prądu. Armor 25T Pro nie lubi nagłych zmian intensywności padającego na niego światła i automatyczna regulacja podświetlenia działa tutaj z dość dużym opóźnieniem. Wszelkie rysy, które widzicie, powstały oczywiście dzięki mnie. Nie żałowałem sobie i przetestowałem ten telefon dogłębnie, jeśli chodzi o jego wytrzymałość i wodoodporność i mogę potwierdzić, że deklaracje producenta są tutaj zgodne ze stanem faktycznym. Co ciekawe, mimo wielu upadków ucierpiało tylko szkło, natomiast cała obudowa jest w nienagannym stanie. Telefon posiada gniazdo mini jack 3,5 mm, co dzisiaj nie jest już niestety standardem. Mamy też diodę podczerwieni na górze, pozwalającą zdalnie sterować różnymi urządzeniami. Odblokowywanie i autoryzacja odbywa się przy użyciu czytnika linii papilarnej umieszczonego z boku we włączniku. Nie stwierdziłem żadnych problemów z rejestracją odcisku nawet mokrego palca, a sam proces następuje bez większej zwłoki. Po drugiej stronie mamy taki złoty dedykowany przycisk, któremu możemy przypisać dowolne funkcje lub wywołanie określonej aplikacji dla pojedynczego, podwójnego i ciągłego naciśnięcia. Ja sobie ustawiłem tutaj rejestrator dźwięku, latarkę i zrzut ekranu. Z przydatnych funkcji mamy jeszcze NFC oraz dwukierunkowe ładowanie bezprzewodowe, pozwalające naładować na przykład drugi telefon. Bluetooth i Wi-Fi działają bezproblemowo, telefon łączy się błyskawicznie z urządzeniami peryferyjnymi. Jest to wersja 5G, ale z moim operatorem nie miałem niestety możliwości wykorzystania tej technologii. Głośnik jest tylko jeden, umieszczony na spodzie. Jego donośność jest odpowiednia w przypadku dzwonków, a jakość muzyki powiedzmy przyzwoita. Niestety jest on mocno kierunkowy i łatwy do zasłonięcia, co może skończyć się praktycznie całkowitym jego wyciszeniem.
Smartfon robi zdjęcia aparatem przednim o rozdzielczości 32 megapikseli i nagrywa filmy Full HD. Natomiast z tyłu mamy dostępną matrycę 50 megapikseli, umożliwiającą nagrywanie filmów 2K i tylko 30 klatek, nawet przy niższych rozdzielczościach. Jakość zdjęć i filmów, delikatnie mówiąc, szału nie robi. Przy dobrym oświetleniu jest po prostu przyzwoicie. Stabilizacja, jak i powiększenie realizowane są wyłącznie cyfrowo. Wbudowana aplikacja aparatu nie pozwala na profesjonalne robienie zdjęć i zdarza się, że aparat nie chce nas słuchać w kwestii ręcznego wyboru ostrości obiektów z bliska. Na szybkie i ostre zdjęcia bez konieczności poprawek nie ma tutaj szans. Matryca o wielkości główki od szpilki, niezależnie od rozdzielczości, będzie się słabo sprawować podczas robienia zdjęć w nocy i tutaj fizyki nie oszukamy. Do zdjęć i filmów nocnych mamy natomiast ciekawe dedykowane rozwiązanie o nazwie Nocne Widzenie. Wykorzystuje ono drugi aparat noktowizyjny współpracujący z diodami podczerwonymi podświetlającymi otoczenie, pozwalając na rejestrowanie w całkowitej ciemności do kilku metrów z naprawdę zadowalającymi efektami. I tak dochodzimy do tego, co najbardziej nas interesuje, czyli do termowizji. Według specyfikacji mamy tutaj mikrobolometr Thermoview o rozdzielczości 160x120 pikseli, a więc całkiem sporo jak na smartfon. Natomiast w tym przedziale cenowym możemy znaleźć samodzielne kamerki mające 256x192 piksele, co gdy wymnożymy daje nam o połowę pikseli więcej, ale bez telefonu rzecz jasna. Kąt widzenia 57 stopni, czyli bardzo dobrze dla bliskiej odległości, chociaż z racji braku regulacji ostrości będziemy ograniczeni, jeżeli chodzi o odległość rejestracji. Częstotliwość odświeżania 25 Hz i zakres temperatur od -20 do 550 stopni pozwoli na szerokie zastosowanie kamery. Warto wspomnieć, że mamy tutaj wspomaganie aparatem, jak w przypadku FLIR-a, co pomaga w identyfikacji badanych elementów, nakładając krawędzie widzialnego obrazu na termowizję. Natomiast z racji tego, że kamera aparatu i termowizyjna nie znajdują się w jednym miejscu, konieczne będzie ręczne doregulowywanie złożenia ze sobą tych obrazów przy każdej większej zmianie odległości. Zakres tej regulacji to od 20 cm do 4 m. Aplikacja producenta znajduje się na głównym ekranie pulpitu i tak wygląda po uruchomieniu. Jest całkiem prosta w obsłudze. Tutaj mamy główne ustawienia. Tu możemy sobie włączyć podświetlenie latarką. Tutaj mamy cyfrowe wspomaganie obrazu. Jest niewielka różnica w jakości, więc zostawię to załączone. Tutaj możemy sobie wybrać zakres pomiarowy od -10 do 150 stopni, od 100 do 550 stopni oraz automatyczny. Tutaj możemy ustawiać sobie alarmy dla danych temperatur wysokich i niskich. I po wystąpieniu alarmu możemy ustawić, żeby kamera robiła kilka zdjęć. Dalej mamy ustawienia zaawansowane i tutaj ustawiamy sobie automatyczną migawkę. Każda kamera termowizyjna z mikrobolometrem chłodzonym pasywnie będzie wymagała dość częstej kalibracji, ponieważ sama z siebie nagrzewa się w trakcie pomiaru i żeby te pomiary się nie rozjeżdżały, konieczne jest co jakiś czas zamknięcie tej migawki, ustawienie wszystkich wartości na zero powiedzmy, żeby pomiar był w miarę dokładny. Oczywiście możemy to wyłączyć całkowicie, ale musimy się liczyć z tym, że rozjadą nam się temperatury. Tutaj jest jakieś menu programistyczne, ale nie widzę, żeby coś dało się tutaj w ogóle zrobić. Tutaj ustawiamy sobie parametry pomiaru. Emisyjność zobaczcie tylko w 5 stopniach, od 1 do 0,3, także dość prosto. Tu ustawiamy temperaturę otoczenia i dystans mierzenia temperatury. Minimalnie 0,3 metra, maksymalnie 5 metrów. Tutaj oczywiście jednostki temperatury. I tutaj mamy takie menu dopasowywania obrazu, ale jest to jedyna opcja, która tutaj nie działa. Po ustawieniu tego zdarza się, że aplikacja restartuje się, a w najlepszym wypadku po prostu nie zapisuje tych opcji. Oj proszę, zrestartowała się. Ale to nie jest niezbędne do pracy, tą funkcję ustawia się w innym miejscu. Tutaj mamy jakąś interakcję z użytkownikiem. Możemy wysłać feedback odnośnie aplikacji. I wypełnić jakąś ankietę. Ciekawe. Tu mamy pomoc, instrukcję obsługi. No i możemy tutaj zresetować aplikację. I widać, że te obrazy nie są zgrane ze sobą. Ustawia się to tutaj w tym menu. Poprzez zmianę dystansu. I widzicie, jeżeli coś jest bliżej niż 20 cm, nie da się tego już bardziej ustawić. Także minimalna użyteczna odległość działania tego wspomagania to 20 cm. Zdarza się, że podczas sprawdzania takiej płytki telefon nie może złapać ostrości i robią się takie plamy. Także myślę, że do pomiarów elektroniki lepiej to całkiem wyłączyć, żeby nas po prostu nie denerwowało. Tu na górze włączamy sobie pomiary i mamy trzy pomiary, centralny, najzimniejszy i najcieplejszy obiekt. Tu możemy sobie wybrać pomiary obszarowe. W ten sposób, podobnie jak w kamerach Infiray, kasuje się w ten sposób. Tutaj mamy pomiar w linii. Tu mamy taki pomiar punktu użytkownika. Możemy sobie wybrać dowolne punkty. Maksymalnie 3. Wartości tutaj się pokazują, chociaż słabo je widać w tym momencie. A to szczerze powiedziawszy nie wiem co robi, bo nic się tutaj nie dzieje. Być może jak zrobię zdjęcie, to zapisze się jakiś raport. Najwyżej wrzucę wam screena, jeżeli to dało jakiś efekt. A tym koszem usuwamy wszystkie te włączone opcje.
Tutaj możemy sobie szybko ustawić te parametry pomiaru, które były tam w opcjach. A w tym menu mamy tak. Włączenie samego obrazu podczerwonego, bez tego wspomagania krawędzi. Widok z samego aparatu lub mix, czyli połączenie jednego i drugiego. I możemy sobie regulować siłę tego połączenia. A tutaj jest dystans do ustawiania tego wspomagania wizualnego. Z 20 cm działa to jak najbardziej prawidłowo. W tym menu możemy sobie edytować skalę pomiaru. Naciskamy tę kłódkę i możemy sobie od dołu podnieść tą skalę w taki sposób, żeby niższe temperatury się nie pokazywały. Coś takiego. Chociaż nie wiem, czemu to się tak zmienia. Nie chce mi się to zapisać. Nie wiem, dziwnie to działa, powiem szczerze. Jeżeli ktoś z Was ma pomysł, jak to ustawić tak, jak powinno być, to dajcie znać. Najlepsze, że tej aplikacji nie ma w sklepie Google Play. Jest ona bezpośrednio od producenta i podejrzewam, że na aktualizację nie mamy nawet co liczyć. Oczywiście mamy możliwość robienia zdjęć, jak i nagrywania filmów, ale niestety filmy nagrywają się tylko pionowo. Po obróceniu telefonu nie zmienia się w ogóle orientacja. Tutaj wybieramy sobie paletę koloru. I mamy czarno-białą, tą standardową, żelazo, jakąś taką tęczową, aurora, zimny niebieski i gorący czerwony. Sprawdźmy sobie z ciekawości rozgrzaną lutownicę. Ustawię temperaturę na równe 300 stopni. O, i przełączył nam się zakres. I zobaczmy, ile tu wyjdzie. Całkiem nieźle, biorąc pod uwagę... O, 298, proszę, 300. Jestem pozytywnie zaskoczony, bo generalnie pomiar metali termowizją jest bardzo trudny i ciężko tutaj uzyskać dokładne wyniki. Każda zmiana w powierzchni takiego metalu, czy jakieś zabrudzenie, powoduje zmianę emisyjności i zafałszowanie pomiaru. Tak wyglądała aplikacja, a my sobie zobaczymy teraz na parę płyteczek. Standardowo mam tutaj 3 płytki, działająca od laptopa, działająca od tabletu nawigacji i taka specjalnie spreparowana płytka od telefonu z przylutowanym kabelkiem do malutkiego dławika o rozmiarach 0201. Jego w tym momencie nawet nie widać. Płytę od laptopa mam podłączoną, jest to sprawna płyta. Telefon jest w odległości około 25 cm, także zostawiłem tutaj te wykrywanie krawędzi. Tutaj mamy odbicie, bo tu jest blacha, także na to nie zwracajcie uwagi. Zasilanie podłączam i włączam przycisk i zobaczmy. No coś tam pomalutku się rozświetla, ale niewiele widać z tej odległości. O, zobaczcie, jak przyłożę rękę, zrobił się kontrast i teraz już wszystko widać. Zbliża troszkę tę płytę. Tutaj grzeje się płyta pod spodem, dlatego jest taka plama. I mamy KBC, widać, że coś tam się grzeje. Tutaj też coś widać. No ale szału nie robi ta kamera. Spróbuję jeszcze wyłączyć te krawędzie, bo teraz jestem bliżej. No i coś tam widać, nie powiem, że nie. Widać, że układ jednak w środku się grzeje, ale nie jest to z pewnością tak wysokiej jakości obraz, jak w przypadku kamery T2L czy T2S+. Teraz płyteczka nawigacji. Spróbuję tak ustawić, żeby było w miarę. Tu jest ekran, tutaj również, no i tu jest też blaszka od karty SD. Włączam zasilanie. No i coś tu mamy. Pamięci się grzeją ładnie, procesor, tutaj coś na zasilaniu, cewki, przetwornica, także tu jest trochę lepiej. Teraz wyłączę te krawędzie i zobaczmy, jak to wygląda z samej termowizji. No. Coś widać, ale szału nie ma. Pamięci, słaby kontrast trochę, ale widać, że grzeją się na samym środku. Zobaczmy na temperatury. No, to by się zgadzało. Czuć go pod palcem już. Dławiczek 40 stopni. Przetwornica obok 37. Tutaj grzeje się też ten stabilizatorek. I jego całkiem ładnie widać, ponieważ jest oddzielony od reszty. Naokoło jest chłodniej. No jest trochę lepiej niż w przypadku laptopa. Tu mamy pobierany prąd około 150 mA przy 20 V.
I tak to wygląda. No i teraz benchmark ostateczny. Płytka ze smartfona z bardzo małym elementem. Zobaczymy, jak go będzie widać. Tutaj okleiłem taśmą, żeby nie było po prostu tych odbić. Przybliżyłem płytkę na odległość jakichś 5 cm, tak żeby było widać tylko tą drugą część. No i zobaczmy. Coś tam jest, ale za duży prąd chyba puściłem. Nawet przewód się grzeje. Zobaczcie. Coś tam widać. Widać, jak najpierw zaświeca się ten element, a potem przewód. Także myślę, że jest spoko. Przynajmniej udało się to zobaczyć. Ja muszę trochę zmniejszyć prąd. O, tak trochę lepiej. No, widać go. Chociaż oczywiście do T2L i T2S Plus startu to nie ma. Tak się fajnie złożyło, że miałem okazję przetestować tę kamerkę w praktyce i udało mi się przy jej pomocy zdiagnozować jedną płytkę, w której były zwarte dwa kondensatory na linii zasilania. Potwierdziło to w sposób praktyczny przydatność tego urządzenia, no i można powiedzieć, że pozwoliło mi zarobić jakieś pieniądze. Następnie naprawiałem sobie zasilacz laboratoryjny, w pełni analogowy, no i przyłożyłem po prostu kamerkę, podłączając sam moduł zasilania i od razu widziałem, gdzie mam zacząć szukać, bez dotykania go praktycznie rękami. Więc pomocny jak najbardziej ten telefon jest. Wiadomo, że obraz nie jest najwyższej jakości, ale diagnostykę da się zrobić. Tak czy inaczej, myślę, że ten telefon nadaje się do pracy, ma dość średnie parametry, średnią kamerkę termowizyjną i jest średnio wyceniony. A czy warto go kupić, na to musicie odpowiedzieć sobie sami. Na pewno termowizja jest tutaj lepsza od Kata S62, a wiecie, kto używa tego telefonu. 70 stopni coś tutaj ma. Myślicie, że Rakowiecki nie ma pieniędzy na porządną kamerkę termowizyjną? Po prostu robi robotę przy użyciu Kata i tyle. Dajcie znać, jak wy to widzicie. Ode mnie to tyle, do następnego, cześć.